Cześć, witam was wszystkich serdecznie ponownie. Jak przygody, to przygody, tak? Witamy znowu w Wujku Martinie i tutaj chciałbym zrobić taki update do poprzedniego materiału, ponieważ wkradło się kilka takich błędów mało znaczących, natomiast mogą one mieć jakieś tam znaczenie dla osób, które na przykład zaczynają, które lubią robić jakieś plany, które sobie w jakiś tam sposób, nie wiem, tworzą jakieś, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, piramidy i tak dalej. Chociażby to jest ważne, ponieważ nie ma nigdzie w internecie, nie znajdziemy jakby kalkulatora, który by pokazał zaangażowanie właśnie depozytu przy hedgingu. Nie ma czegoś takiego. Jest te kalkulatory, wszystkie marginesu, które znajdziemy, to one dotyczą tylko i wyłącznie jakby tego, jaka jest wartość właśnie lewara przy określonej dźwigni. Natomiast nie ma tak pokazane w jakiś taki sposób narastający. To już musimy sobie sami niestety opracować. No i dzięki naszemu koledze, tak, z grupy, dzięki Martinowi M, jakoś to brzmi znajomo, prawda? Dzięki Martinowi. No ale okej, właśnie dzięki temu, że ma takie bystre oko i zauważył te błędy, mogliśmy w jakiś tam sposób razem poprawić, tak, ten arkusz kalkulacyjny i sprawić, żeby się on dla was stał taki bardziej czytelny. No i może ja wyjaśnię, w jaki sposób on, na czym on w ogóle polega. Także tutaj zobaczymy, że są dwie takie kolumny, tak? Jedna kolumna i druga kolumna. I teraz tak, ta pierwsza kolumna, która jest tutaj na górze, ona dotyczy tylko jednokierunkowych transakcji. Czyli na przykład tutaj mamy cykl short, tak? Czyli otwieramy same sele, albo mamy cykl long, tak? Czyli otwieramy same baje. Natomiast kolumna na dole, to już zobaczymy, już w tej kolumnie mamy tutaj hedge, tak? I teraz tu tak samo mamy właśnie taki cykl short-long, a w drugiej jest cykl long-short, czyli tu jak jest cykl short-long, to mamy sell-buy, 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 tak? Jeżeli jest odwrotnie, to mamy buy, sell i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w pierwszej takiej kolumnie, tak, mamy poziom zaangażowania wolumenu. W gridzie i w hedgingu nazywa się to level, no, w Polsce nazywa to się poziom, tak? Jest poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Natomiast tych poziomów może być 10, 20, ale ja ich tam nie rozróżniam aż tak daleko, bo w zasadzie do takich poziomów mało kiedy się dochodzi, tak? Bo to są już duże pieniądze. Natomiast na co tu należy zwrócić uwagę? Czasami można spotkać się z określeniem, że na przykład poziom numer 1 to jest transakcja inicjacyjna, ale często transakcja inicjacyjna jest jakby oddzielona i później zaczyna się kolejna transakcja po transakcji inicjacyjnej określona jako 1, 2, 3. Natomiast ja przyjmuję taką numerację, że transakcja inicjacyjna to jest jakby poziom zaangażowania wolumenu pierwszy, tak? Czyli później kolejna transakcja to jest poziom zaangażowania numer drugi, poziom zaangażowania numer trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, tak? To samo jest w przypadku kolejnej tabelki, tak, dotyczącej hedge'a, tak? Czyli mamy poziom zaangażowania pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Czyli to będziemy wiedzieć, czym to jest. Dobra, wracamy znowu do tabelki pierwszej. Tutaj mamy wolumen transakcji, tak?
wolumen transakcji, czyli od tej transakcji inicjacyjnej, czyli mamy tutaj jeden mikrolot. I ten wolumen transakcji tu jest wyrażony w postaci mnożnika razy 2 według klucza martyngałowego, czyli jest on podwajany, tak? Co każdy poziom jest on podwajany, czyli mamy jeden mikrolot, później mamy dwa mikroloty. Jeżeli podwoimy sobie dwa mikroloty, to mamy 4 mikroloty. Jeżeli podwoimy 4 mikroloty, mamy 8 i tak dalej, aż do jednego lota 28, tak? Czyli te 128 mikrolotów, można powiedzieć tak, w uproszczeniu, tak? No i to samo jest w drugiej tabelce, tak? Tu znajdziemy jakby to samo. Teraz następna kwestia to jest wartość dźwigni, tak? Czyli dla lewara 1,30. Tutaj mamy po prostu przedstawioną taką wartość fizyczną, jak ona wygląda. Czyli jeżeli to jest jeden mikrolot, to wartość jednego mikrolota to jest 33,33 euro, tak? Bo to jest wszystko w euro wyrażone tutaj. Jeżeli by to dwa mikroloty, no to wiadomo, że dwa mikroloty musimy pomnożyć, tak? Czyli 33 razy 2 daje nam 66,66, tak? Jeżeli na przykład mamy 4 mikroloty, no to wiadomo, że tego jednego mikrolota musimy pomnożyć razy 4 i nam wychodzi wtedy kwota 133,32. I tak to jest obliczone jakby dla każdego tutaj, dla każdej wartości, tak, wolumenu transakcji. Jeżeli mamy wolumen transakcji 1,28, czyli to jest 128 mikrolotów inaczej, no to wtedy sobie tego jednego mikrolota mnożymy razy 128 i nam wychodzi, że wartość jaka jest, to jest właśnie za tego jakby, za ten lotaż na takim poziomie, tak, przy lewarze 1,30. To samo mamy tutaj dla właśnie wartości dźwigni, czyli dla lewara 1 do 500, tak, tutaj mamy, to są takie wartości, jak tutaj widzimy. Natomiast tu mamy jeszcze taką kolumnę, tak, wymagany depozyt przy wolumenie transakcji. No i tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć, na czym to polega. Czyli w przypadku, jeżeli otwieramy transakcję według cyklu, tak, short lub cyklu long, tak, to nie jest tak, że my otwieramy transakcję, zamykamy, otwieramy następną, zamykamy, tak? Czyli otwieramy jedną transakcję, później ta transakcja jest w grze, dodajemy kolejną transakcję, tak? O tym wolumenie, tak, ona jest w grze i czyli to plus to daje nam wtedy ten właśnie wymagany depozyt, tak? Czyli jeżeli nasza strategia obsługuje na przykład dwa poziomy, poziom pierwszy i poziom drugi, to wymagany depozyt będzie 99,99. Oczywiście dotyczy to jednokierunkowego, tak, tradingu, czyli gridu, tak, bo może będzie albo będziemy podkupować, albo będziemy sprzedawać wyżej, albo będziemy kupować niżej, tak, czyli to pierwsza można powiedzieć, że dotyczy gridu tak naprawdę, tak, i tutaj mamy te właśnie wymagane depozyty, tak, jeżeli się na przykład zwiększy nam, nie wiem, zaangażowanie kapitału do poziomu 6, tak, no to będziemy potrzebowali tutaj, tak, taki depozyt, tak, będzie wymagany przy dźwigni 1,30, natomiast przy dźwigni, słuchajcie, 1 do 500, no będzie on już na poziomie, zobaczcie, 126 euro, tak, czyli no różnica jest kolosalna, tak, jeżeli na przykład tutaj idziemy do 8 poziomu, tak, w gridzie, tak, no to tutaj będzie przy 8 będzie skumulowany ten wolumen, to będzie 510, tak, euro, czyli no, jeżeli mielibyśmy dać przy dźwigni 1,30 8499,15, no to a 510, no to widzimy, że jednak lewar 1 do 500 zdecydowanie tutaj wygrywa i tak naprawdę, jeżeli chcemy gridować lub hedżować, tak, to nie ma co sobie głowy zawracać lewarem 1 do 30, no bo tutaj jednak no, wymagane są takie kwoty, no chyba, że kogoś stać, nie, no to nie mówię, nie, no jeżeli chodzi na przykład o większość osób, to pewnie będzie zdecydowana na to, żeby korzystać z lewara 1 do 500. No i teraz to samo, no, i teraz przyjrzyjmy się teraz hedżowi, tak. No i tutaj, jeżeli mamy hedża, no to troszeczkę to wygląda inaczej, tak, niż w przypadku gridu, ponieważ tutaj mamy inny cykl transakcyjny, tak, on jest mieszany, on jest sell, buy, sell, buy, sell, buy, tak, tutaj mam na przykład buy, sell, tak, czyli on zupełnie inaczej wygląda. Jeżeli my na przykład wchodzimy na poziom czwarty, tak, inwestycji,
no to w tym momencie mamy zaangażowane dwa baje i dwa sele, tak? I te transakcje w pewien sposób, one się hedżują, czyli one się równoważą, no i broker pobiera wtedy zupełnie inne zabezpieczenia depozytów. I tu możemy właśnie z tej tabeli to wyczytać, tak? I przykładowo, no, załóżmy, że przy wartości dźwigni dla lewaru 1,33, tak, wartość jednego mikrolota, to jest ta fizyczna nominalna wartość jednego mikrolota, to jest 33,33, tak? Dla poziomu, dla wolumenu dwóch mikrolotów będzie to 66,66. Czyli to są, tutaj znowu mamy te, ile kosztuje właśnie, ile fizycznie, tak, to wszystko kosztuje nas, tak, jaki jest wymagany właśnie depozyt, jaka jest wartość dla każdego określonego levelu. Natomiast w tej tabelce tutaj, co widzimy, jest zaangażowany depozyt przy różnicy wolumenów, tak. W pierwszej tabelce podczas gridu mieliśmy depozyty narastająco, natomiast tu będziemy mieli różnicę tych wolumenów. Czyli przykładowo, jeżeli jesteśmy, załóżmy, na, nie wiem, załóżmy na poziomie czwartym, tak, zaangażowania transakcji i mamy dwa baje i dwa sele, to wtedy te baje nam się sumują, tak, ten baj się sumuje i ten baj się sumuje i tak samo sele się sumują, sel i ten sel się sumuje i później te wartości się odejmuje i wychodzi dopiero to, jaki jest potrzebny depozyt właśnie, jeżeli jesteśmy na czwartym poziomie zaangażowania, tak, naszego wolumenu. No i tak, każda z tych właśnie tych wartości tutaj, to jest po prostu różnica tych wolumenów, tak, tych pomiędzy wolumenami buy, a pomiędzy wolumenami sell. Jeżeli one się odejmą od siebie, tak, to później wychodzi właśnie ta wartość. Z tym, że tutaj taka bardzo ważna uwaga, ponieważ chodzi o coś takiego, że ja to wszystko tutaj mam obliczone matematycznie. Natomiast broker sobie robi tak, że on sobie tutaj zaokrągla. Na przykład tu gdzie macie 99,99, on pokaże 100, tak? I później te wartości mogą się trochę różnić, tam plus 5, 10 centów, 15 centów, natomiast nie są one jakieś znaczące. Może tam największa różnica będzie 30 centów. Tak, mówię to w centach, pomimo że na przykład ktoś będzie inwestował, nie wiem, 1,28, to różnica będzie w centach. Natomiast w przypadku wartości dźwigni finansowej i lewara 1 do 500 mamy dokładnie, idealnie właśnie jakby bez żadnego zaokrąglania te wartości są takie, jakie są tutaj przedstawione i tak też one wyglądają u brokera. No i tu mamy podobną sytuację jak wcześniej, że różnica pomiędzy lewarem 1 do 30 a 1000 do 500 jest naprawdę kolosalna i nawet nie ma co nawet tu się zastanawiać, jaką dźwignię finansową wybrać. Także myślę, że teraz ta tabelka będzie o wiele bardziej przydatna, tak, jeżeli chodzi o obliczenie i zobaczenie ewentualnie do jakich poziomów i do jakich wielkości możemy sobie pozwolić grać, tak? Jeżeli ktoś by sobie dalej chciał to obliczyć na przykład, tak? Tutaj na przykład poziom 9, poziom 10, tak? No to słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa, tak? Ponieważ skoro wartość na przykład jednego mikrolota jest 2 euro, po prostu trzeba sobie przemnożyć, tak, przez na przykład tutaj przez 128, tak, jeżeli będzie następny poziom, byłby przykładowo jest 1,28, to będzie 2,56, tak, czyli 256, czyli to 2 euro trzeba byłoby pomnożyć razy 256 i nam wyjdzie tutaj jakby wartość następnego, tak, levelu. I natomiast znowu trzeba byłoby sobie tą różnicę, tak, dodać sobie wszystkie baje, dodać sobie wszystkie sele i sumę bajów odjąć od sumy seli i ta różnica nam tutaj wyjdzie i wtedy będziemy mieli następny depozyt, tak, jaki zostanie zaangażowany na podstawie właśnie tej różnicy wolumenów. No i w sumie no tyle chciałbym powiedzieć, także myślę, że teraz ta tabelka będzie o wiele lepsza. Oczywiście zamieszczę ją na naszej grupie, tak, tam będzie ona do pobrania pod filmem. Także trzymajcie się, cześć.